Oblicz wartość wyrażenia 4n do potęgi pierwszej odjąć 2n do potęgi zerowej dla n równego 1 i n równego 5. Najpierw policzmy dla n równego 1. W miejsce każdego n podstawimy 1 i mamy 4 razy 1 do potęgi pierwszej odjąć 2 razy 1 do potęgi zerowej. Zamieniliśmy n na 1. Zamiast n do potęgi pierwszej mamy 1 do potęgi pierwszej. Przypomnijmy sobie kolejność działań. W angielskim opisuje ją słowo PEMDAS. Napiszę je: nawiasy, potem potęgi, następnie mnożenie i dzielenie o tym samym priorytecie i na końcu dodawanie i odejmowanie też na równi. Musimy więc najpierw policzyć potęgi. Nawiasów tu nie ma. Najpierw 1 do potęgi pierwszej. Każda liczba do potęgi pierwszej to ta sama liczba. Jeśli podniosę dowolną liczbę do potęgi pierwszej, uzyskam tę liczbę. 1 do potęgi pierwszej równa się po prostu 1. Czyli ta część to będzie 4 razy 1. Zapiszmy 4 razy 1, odjąć 2 razy 1 do potęgi zerowej. Każda liczba inna niż 0 podniesiona do potęgi zerowej jest równa 1. Jeśli więc napiszę x do potęgi zerowej, równa się 1. I powiem, że x nie równa się 0, to ile to jest x do zerowej? Od razu wiadomo, że to się równa 1. Wykluczyłem 0, bo 0 do zerowej to wartość nieokreślona. Wyjaśnię pokrótce dlaczego. Można argumentować, że 0 do zerowej musi być równe 0, bo 0 do każdej potęgi równa się 0. Ale równie dobrze mogłoby się równać 1, bo każda liczba do potęgi zerowej jest równa 1. Dlatego zwykle uważa się, że to wartość nieokreślona. 1 do 0 równa się po prostu 1. Bo każda liczba oprócz zera podniesiona do potęgi zerowej jest równa 1. Mamy więc 4 razy 1, czyli 4 odjąć 2 razy 1, czyli 2, a 4 odjąć 2 równa się 2. Teraz to samo dla n równego 5. Po podstawieniu mamy 4 razy 5 do potęgi pierwszej. Odjąć 2 razy 5 do potęgi zerowej. I znów 5 do potęgi pierwszej równa się po prostu 5. Napiszę to innym kolorem. Inny kolor. 5 do potęgi pierwszej równa się po prostu 5, a 5 do potęgi zerowej równa się po prostu 1. Mamy więc 4 razy 5 odjąć 2 razy 1. 4 razy 5 czyli 20, odjąć 2 razy 1 czyli 2. To się równa 18. Koniec.